Ej, wracamy do bazy, team! Kurde! Umieram, pomóż, co ty robisz? Elo, dzisiaj jest z nami ponownie Rusek Kapten! Jestem Rosjaninem, który... Dokładnie, i gramy jeszcze raz w Finding Bigfoot, czy jak to się nazywa. I możecie mnie pierwszy raz od miesiąca zobaczyć bez czapki, bo no... chciało mi się ogarnąć włosy. Jak pamiętacie, co zrobił w poprzednim odcinku Bigfoot? Ej, wracamy do bazy, team! Kurde! Za to, co w poprzednim odcinku zrobił Bigfoot, chcę słyszeć, jak mu pęka szczęka w tym odcinku. Czekałem kilka godzin, żeby to powiedzieć na tym filmie. Idziemy. Może dobra, co? Idziemy tam, gdzie ostatnio nas zabił. Nie, co? Idziemy tam. Tam jeszcze nie szliśmy. Poszliśmy tam. Chodźmy tam. Tam jeszcze nie zwiedziliśmy świata. Gdzie? Tam? No tam, nie, tam. Tam, tamtą stronę. W sumie, ale tam jest jakaś droga. Tam może być jaskinia, ale chodź. Idziemy, będzie masno. On nas może już teraz zaatakować. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku kapten srał po gaciach. A ja byłem bardzo odważny. Co? Kapten się bał, a ja byłem bardzo odważny. Kurde! I jak widzicie... Kogo przed kamperem napadł od tyłu? No mnie. A ty się obstrałeś, nie chciałeś bronić. 2000 years later. O, jakby to był Bigfoot? Tartak! Radio. O. Kule, no... Wyłącz! On tu przyjdzie. Ty włączyłeś. Spieprzamy stąd. Co? Ale ty włączyłeś to radio. Tak, włączyłem radio i musimy stąd spieprzać. Idziemy stąd, chodź. Czekaj, pułapkę rozstawię i kamerę. Dobra, ja to będę pilnował, bo on może tu przyjść w każdej chwili przez to radio. Ej, tu nie było apteczki żadnej? Nie. Kurwa. Znaczy, możesz przeszukać jeszcze. Ale widzę, że teraz bardzo, bardzo profesjonalnie to... Co? Bardzo profesjonalnie teraz to rozgrywamy. Czekaj, nie mamy liści, żeby rozstawić pułapkę. Czekaj, znajdę. Podobno w krzaku są, nie? No, czekaj, już chyba... może mam, czekaj. Maska. Nie mam. Wow, tu jest czaszka! No wow. Czuję się jak w deforeście. Ja chcę wiedzieć tylko, jak wziąć te liście. O, kamień wziąłem. Pięknie. Nie wiem, czy nie wziąłem liści. Mam nadzieję, że wziąłem. Ja się boję odpalić, bo włączyliśmy to pieprzone radio. Nie mam. Ej, mam pomysł, patrz, możemy zrobić tak. Rozstawiamy tu kamerę, nie. Włączamy radio i spieprzamy ile sił w nogach do bazy i szukamy z monitoru po prostu tego. I patrzymy w ogóle. Ja chodziłem bez tego. Bez karabinu. Ty, ja też. Nie masz amunicji w ogóle. 45. Ja 10 i 10 na 5. Aha. No to nieźle. Chyba, że mam... A dobra, okej. Okay. Chodź, idziemy stąd, patrz. A nie, nadal mam mało. Włączamy dobra, radio i spieprzamy, on do tej pułapki nie wejdzie, wiesz? No bo on no wow, nie ma mapki. No właśnie, trzeba coś zrobić. Czej, nie idź stąd jeszcze, weź te liście. Jak wziąć liście? Nie wiem. Kuźwa. Nie wiem, zapisać, zapiszę. Dobra. Ja się obawiam, że on tu może zaraz przyjść, bo... On może nawet iść z drugiego końca mapy, z tego co wiem. Myślałem, że to jest pułapka, ale dobra. On jak usłyszał to radio, patrząc na to, że tu jest echo, to jest las. Chodź, tutaj. Ja bym włączył radio. Oj, mam gałąź, ale ja chcę ten. Ja chcę... Liście, gdzie są liście? Ja jakoś je zebrałem wcześniej. Czekaj. Nie mogę. Gdzie, co to było, że zebrałeś te liście? Zwykły krzak. Jak wyglądał?
Nie pamiętam, tak normalnie jak krzak. Dużo gatunków tu krzaków jest. Cześć, to może pieprznę w niego nożem. Jakbyś mnie uderzył. Nie działa. A tu swoja nakrywka, można się schować ze drzewkiem, on cię nie może trafić tutaj, patrz. On cię tu nie trafi. O nie, pewnie, znając to stabilizację tej gry, to on przejdzie, pewnie przejdzie przez drzewo. I trafi, ale dobra. Ja mogę w ogóle... Dzień drugi. A, co? Dzień drugi, no dobra. Czyli on się to zapiszę. Czyli on się teraz respi. Czemu mnie cofa? Albo ty chodzisz do mnie, która? Dobra, ja bym... Nie wiem, gdzie... Gdzieś po raz. Chodźmy gdzieś tam. Bo... Ty, ja go słyszę chyba. O, jesteś pierwszego, co się wystraszyłem. Tego piorun. A, tego piorun, dobra. Damy radę. Patrz, czemu to drzewo lata? Ej, to jest latające drzewo! O kurde. It's magic floating tree! Idziemy, chodź. Dobra, dawaj. Zwalamy do karty, chodź. Dawaj, kapten, dawaj! No, patrzę, czy nadążasz. Ja go chyba słyszałem. Albo to był piorun. Piorun brzmi tak samo jak on. Nie. Myślałem, że samochód nam się pali, nie wiem czemu. Ty, zgasz tą lampkę, zgasz tą lampkę. Tamtej się nie da zgasić. Okej, chodź, zamykamy się. Zamknij wszystkie okna. Dobra. Czekaj, tylko opcja. Jak się włączał komputer? Sterowanie. Jak to się ja chce na kamery? Mogę wziąć jeszcze mięsko. Jak to włączyć? Wyłącz latarkę jak coś. Ale ja próbuję dowiedzieć się, jak to włączyć. Jak to włączyć? Kurde. Nie mogę tego włączyć. Kamera, rozstawiłem kamerę, no. No, ona jest tam postawiona, chyba że on ją zniszczył. Nie zniszczył jej. Powinniśmy mieć możliwość wejścia w komputer. Patrz, tu jest guzik włączenia. Czekaj, odsuń się, mogę cię uderzyć. Nie, to tak nie zadziała. Czyli jak gdybym wziął po prostu rękę, tym ręką to... Jeden, dwa, trzy, nie działa. Kurde. Wyłącz latarkę! Dobra, ale... Nie będziemy tu ciągle siedzieć. O! To może kompa też się da włączyć jakoś. Czy bym miał włączyć jakby prąd? Nie, włączyłem tylko światło. I teraz nasz widzi, jak jest włączone światło. Nie no. Powiedziałem ci coś! Słyszałem go. Wow, wiesz co, ja nie! On jest gdzieś tam. Pilnuj tych ścian, pilnuj tego, ja pilnuję okno. Po prawo jest... Otworzę okno, bo jak otworzę, to pewnie 5 sekund. Okej. Nie otwieraj okna, ja po prostu będę siedział wcelowany w to okno. Nie przyleciał. Może przylecić zaraz, wiesz? Ale znając wtedy, to on nie przyleciał tak szybko. Odczułeś, kiedy ten ryk był głośny, on jest gdzieś blisko. Wyłącz tego flashlighta! A ja chcę wiedzieć, jak chcę komputery odpalić, opcje, sterowanie. Jak ja mam to odpalić? Patrz, to miastka, wstał. Ej. Jest to kablowanie, może... Ej. Tap. Kamera. O! Kontroler backupu. Mogliśmy radio włączyć. On jest gdzieś obok nas raczej. O Jezu. No i co strzelasz? Nie wiem. Dobra. O nie, on mapa, notatki. Nie zapomnij, możesz użyć ognia lub przemieszczanie. Attention. Special purpose ammunition. O ammo, dobra.
No, musimy ten. Ja bym zgasił to pieprzone światło na tej wiacie, czy co Ej, tam jest. tutaj są bardzo przydatne te. Co jest w tabie? Note. Nie zapomnij, masz użyć ognia lub pomieszczenia, aby się ogrzać. Koniecznie jest zamaskowanie pułapki, aby kto jej nie zauważył, czyli zjebaliśmy tam. Wejdź w interakcję z postacią, aby przenieść rzeczy do przyjaciela. Bigfoot reaguje zarówno na przynęty, jak i martwe zwierzęta. Wraz z liczbą graczy zwiększa się liczba łupów na mapie i HP Bigfoota. Ok. Kamera emituje sygnał w pobliżu stworzeń. Skorzystaj z przybliżania w trybie kamery. Podziel dostępne zapasy przyjaciółmi w celu zwiększenia szans przetrwania. Poszukaj użytecznego łupu na terytorium, aby zwiększyć szanse na przeżycie. Aby zwiększyć wydajność, rozmieść pułapki w różnych miejscach na mapie. Bigfoot jest inteligentnym stworzeniem i nie da się złapać dwa razy w tym samym miejscu. Zabij zwierzęta, aby złapać w tym miejscu. Wiki, 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 Wiki. Co? Co jest? Włącz ten tablet. No. I wpisz, tam masz w lewym górę wyszukiwarkę. Wpisz Bigfoot i kliknij Enter. Bigfoot, Enter. No, nic mi się nie skoczyło. Co powinien wyskoczyć? Aha. A co jest? Czyli tylko mi to wyskoczyło? A co ci wyskoczyło? Jumpscare mi wyskoczył z Bigfootem. Nie, przecież. No. Mi nie skakuje nic. Pisałem. Świecie, jak wygląda ten. Jak pisałeś? Serio? No Bigfoot, z małych wszystko. Wow! Wow, wow, wow! Wow! Ale dygłem! Jezu! Kurwa! Przepraszam, że przeklinam, ale... Jak w takiej sytuacji... Ja pierdzielę, co? Dobra, zapiszę grę. Co za chore gówno! Naprawdę! Nie spodziewałem się, że ta gra może aż tak ryć banie. Czyli to jest taki easter egg jakby. No wow! To jest zwykła gra indie, ja pierdzielę! Jak ty to odkryłeś? Po prostu zobaczyłem, że jest panem już... O kurwa, uciekam! Wow, ale dygam, ale zdygałem! Czemu zamknąłeś? Z drugiej strony, okno! Wow! Okno. Drzwi. Okno. Lej go! To... Drzwi! Dobra, a teraz już wiem, jak się czułeś wtedy. Obra, on spierdolił. Ale zamiast jego to wróci tutaj. Dałeś mu sygnał buleta, czy nie? Wow. Teraz się wystraszyłem. Wystraszyłeś się tego? Zajebiście się czuję. Czemu? Pierwszy raz cię wystraszyłem. Ej, kuźwa, ale byłem na dworze z nim przez chwilę. Widziałeś to? Ja w ostatniej chwili tam wbiegłem, on by mnie złapał i mnie rozszarpał tam. Ty widziałeś, ja w ostatnim możliwym momencie wbiegłem. Ja bym słyszałem taki ryk i od razu mówię ci... Ja też właśnie. Ale ja w ostatnim możliwym ułamku sekundy... Wbiegłem do kampera, bo ciekawi on był za mną! Ciekawi mnie, czy to jest związane z tym easter egg, że szukaliśmy Bigfoot w tym, w tablecie. Nie wiem. W sumie? To jest jakiś tracker na niego, jakiś może wabik, czy coś. Czyli... Tak jakby komputery nie działają. Mamy... Okej, okay, to się dowiedzieliśmy. A, dobra, komputery działają, no. A wyścigaliśmy jego tracker w ogóle? Nie. Kurde. Dobra, idziemy. Ale dużo mu HP zebraliśmy jak na start. Dobra, idź. Ja tak trochę... Dobra, zapiszę, ale... Ale serio, biegłem, naprawdę... Gdzie idziemy? Tam byliśmy, chodźmy tam. Była amunicja. W bagnach. To może chodźmy tam. Tam. Ja potrzebuję amunicji. Kurde. Dobra, to chodźmy na te bagna, tylko nie wiem, w którą stronę poszedł. Boję się, że on poszedł tamtu. Idziemy, dobra, prowadź. Dobra. Nie idźmy znowu na tartak.
Dowiedz się, jak złapać te pieliście, bo ja wiem tylko, jak kije łap. Kurde, przecież... Ty, może my musimy wejść drzewa liściaste. O, tutaj! Chyba. Gdzie? Yeah. Musimy wejść, musimy... Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś tutaj? Musimy znaleźć drzewa liściaste, a nie iglaste. Nikt nie umie biegać. Dźwięk wody mi się podoba. Jak wchodzę do wody, to dźwięk jej się ścina. Dobra, chodź. Ja przesunę sobie może mikro. Okej, okay, mam to. Idziemy. Bo ja potrzebuję to. Leczeczki, piona czy żółwi. Opracowaliśmy sposób z kapitanem w programie Audacity, żeby pozbyć się szumów. Mamy to. Widzę domek. No. To jest ten sam domek, w którym byliśmy w poprzednim odcinku, tak? Plus ja bym poszedł, tak, i ja bym poszedł jeszcze czy z mojego jaskini, ale to jest ryzykowne. No więc, wow. Więc radziłbym... O kurde. Krewy się trwałe. Co? Krewy się trwałe mi wskoczył. Daj mi ammo, bo ja potrzebuję ammo. Bierz, ale apteczka jest moja. Nie wiem, gdzie jest. Nie ma apteczki. Była tu. Na półce. Może losowo się respią. No, losowo, bo właśnie apteczki się losowo respią. Fuck. Co? Słyszałeś go? Czemu kryczał? W ogóle to noc się robi, ja pizga! Ja słyszałem tylko wilka. Ja czemu kryknął. No wow, ale to nie ma... To nie ma znaczenia, czy jest noc, czy dzień, bo i tak on... No dobrze, ale to i tak jest strasznie. W ogóle to mega przypomina domek z The Foresta, zobacz sobie. Dosłownie, to samo co ten domek z The Foresta, identyczne. Co? W ogóle powinniśmy kiedyś The Foresta na koopie nagrać. Nieś. Ja bym ja myślę, że powinniśmy tu zostać na razie, wiesz? Nie wiem, ja jedyne co widziałem to tego. Słuchaj, mam pomysł. Ej! Przeczekajmy tą noc w tym miejscu. I będziemy się po prostu bronić za każdym jego atakiem. A w następny dzień pójdziemy po prostu atakować. I znaczy nie atakować, tylko pójdziemy zbierać lód. Co o tym sądzisz? Nie wiem, zapiszę grę teraz. Dobra. Patrz. Na pewno jest plan taki, że zobaczymy co jest tam na górze nad nami. Jak nad nami? No jest taka droga donikąd jakby. Aha, dobra. No rzeczywiście. Plus będziemy musieli dowiedzieć się jak te liście zebrać i dać tam uzbroić do końca tą... O właśnie, zobaczę kamerę. Ono. Okej. Okay. Słuchaj, ja bym tu został do tej pory jak ten. Do tej pory jak... No. Wiesz. Do dnia. Tę noc spędźmy tutaj w tym domku. Posiedźmy może... Nie włączajmy światła. Ale siedźmy tutaj. Do tej pory, aż on będzie atakował. Przetrwamy ten atak, będziemy się po prostu bronić. A w dzień wychodzimy stąd i będziemy ten. Wyłącz to światło. Jak chcesz. Wyłącz lepiej światło. Nie, zostaw to światło. Dobra. O, skąd? Gdzie go masz? Tu! Bij go, ty masz się czym wleczyć. Kuźwa! Bij go! Spieprzył! Chodź, dobrze włączyłem nagrywanie teraz. Ja pizgam, zamykaj! Gaś to światło, dobra. Okej, okay, on tu może wejść. Może. Ja. Ile masz HP? Tak, więcej troszeczkę niż połowę. W sumie jesteśmy głupi. Czemu? Ale nie. Bo mogliśmy pułapkę dać przed do... Ale byśmy sami weszli, jakbyśmy wychodzili. Nie, bo patrz, tutaj są takie schodki. Jakbyśmy mogli przejść bokiem. Aha. Ja pizgam. Jezu. Co się stało? Chodź, idziemy. Bokiem.
Idę bokiem, ja zabrałbym te pułapki może. To weźmy. Unmask. Unmask. Weź, dobra, idziemy, chodź. Chodź może w drugą... Nie! O kurwa, sorry. Chodźmy w tamtą stronę. Chciałem chciałem tylko zapisać. No. Chodź, idziemy w tamtą stronę, chodź. Dobra, idziemy. Ten zwiedził tą mapę. W którą stronę w ogóle uciekł? W tamtą. Dobra, więc powinniśmy być bezpieczni. Tych terenów jeszcze nie zwiedzaliśmy, więc... Może być ciekawie. A może serio tu jest jego... Możliwe. Myślałem, że to... Słyszałem takie dziwne dźwięk. Dobra, chodźmy. Może serio jego tu jaskinia jest i po prostu przyszedł tu. Bardzo możliwe, że to jest jego jaskinia. Bo zobacz, że jeszcze nie znaleźliśmy jaskini, a w tych terenach jeszcze nie byliśmy. To chodź, zobaczymy, bo on pobiegł w tamtą zupełnie przeciwną stronę. No, może poszedł też szukać więcej graczy na mapie. A mamy przecież zapis, więc... Chyba mamy zapis. Chyba. Od tej jest w ogóle wieża. O, ja chcę, okej? Okay? Ammo tobie dam. Stara wieża wyśliska 2. Mam pomysł, czekaj. Nie ma apteczki, kamera. Bateria do drona wziąłbym. Wezmę jedną. Weź, bo będziemy oglądać z góry teren. Drugą dam tobie, chodź, weź ty masz te rzeczy. Do ciebie dodam. Czekaj, ja tu dostałem pułapkę. Ja mam jeszcze 30 ammo, więc... Dasz na nią mięso? O nie, słyszę go. Gaźliście? Słyszę go. To nie on, to wilk. To był on. Dobra, chodź, idziemy gdzieś. Szybko, bo on może... To nie był on. To był on. Nie wiesz... To był on. O, wydaje się, gdzieś... Ty, HP mu chyba spadło. Czekaj chwilę. Tap. Kamera. Pierwsza. Nie wszedł. To na dwójkę mogę? Dwójka to jest... Tabem wychodź, żebyś nie strzelił. Tabem, dobra. Tabem nie escape. Okej, okay, chodź, idziemy. Nie sprawdzamy tej jaskini? A gdzie jest jaskinia? No, bo chyba tutaj jest. Czekaj, chodź, dobra, idziemy do niej. Najwyżej zapiszę teraz i może to działa. Ej, wziąłeś to ammo zwierzę? A tam było ammo? No zostawiłem ci, mówiłem ci. Chodź do niej. Kurde. Fast. Nie wpadnie tą pułapkę, co to jest. Spoko, sam ją rozstawiłem. Ha. Lecimy. Dawaj. Dobra, lecimy. Go. To już nie jest ten sam odcinek, co wcześniej. Taki hopsiu, taki jecie, taki luźny. To już jest serio creepy. Tu już serio robi creepy, bo my tu już serio na niego polujemy, a nie bawimy się w tej grze. I poczekaj trochę na mnie! Wow! Nie ma tu nic takiego szczególnego, po prostu. Ammo tu było. Coś jest na tym znaku? Climbing. Ty, może tu się da się wspinać jakoś. Nie da się. Ale te skały wyglądają dosłownie skopiowane z Deforesta. Pójdź. Jakbym grał w starego Deforest jeszcze. Dobra, ja bym radził iść do kampera jak na razie. Czemu? Chodźmy tu bokiem. Zostawiłem to. Co? Wiem. Wyjdę. Idę do tartaku. Okej, myślałem, że idziemy do kampera. Dobra, jest tartak. Dlatego sprawdzałem kamerę. Tu by się przydało. Ty, a tu jest mięso przecież pułapce, tu może przyjść w każdej chwili. Daj liście na to. Nie mam liści. Shit, żeliki. Gałąź. Weź to szybko. Nie ma tu jakichś gałęzi? O, przestało padać. Nie przestało. O, przestało, dobra. Powoli. Chociaż nie, dalej pada.
Ale burza się skończyła. No, tyle dobrego. Czeka. Ej, on za nami! Nie wiem, czy ciebie nie trafiłem. Nie wiem. A się na mnie wkurzył. Pomóż pieprzą, Jezu, umieram. Umarłem. Serio? Pomóż! Nie mogę. Ja pizgam, co on zrobił? Ała. Bo się na mnie też cykusował. Ała, wiki go słup. Co ci się stało? Nie możesz już ten? Nie, nie mogę. Weź itemy i powinienem mieć lekarstwo tam gdzieś. Nie mogę! Co pisał? Okej, więc wczytaliśmy zapis. Gdzie jesteś? Obok ciebie. Czekaj. Nic nie słyszę tak jakby. Czekaj. Oj, dobra, już słyszę. Ja też chyba nic nie słyszę. Co zrobiłeś? No, jak masz głos suwakiem w lewo, w prawo i tak jakby. Czekaj, gra. Jesteśmy w momencie, w którym idziemy chyba do jego... Nie strzelaj. Chyba tak, więc wróćmy się do bazy. W ogóle mapa nam cała znikła, ale ja pamiętam gdzie... Dobra, chodźmy w stronę bazy, ja też pamiętam mniej więcej lokację. Zawsze możemy twojego live'a cofnąć i zobaczyć jak wygląda mapa. Dobra, dawaj do bazy szybko. Dobra, jest kampry, chodź chowamy się. Ej! Drzewo spadło. Gdzie? Tu spadło drzewo. To. Ała! Co zrobiłeś? Nie wiem. Po prostu podszedłem do drzewa. Ała, ja też. Podszedłem po prostu z drzewa. I co, nie możesz wstać? Nie. Znowu wczytujemy zapis. Nie mam na ciebie komentarza, typie. Naprawdę. Widziałem drzewo, chciałem podejść. No, ale ono tak magicznie miało chyba dłuższy hitbox i mnie tak trochę zabiło od tyłu. Jak to możliwe, że drzewo cię zabiło? Nie wiem. Możesz to na live zobaczyć. Okej, sprawdzę. A tu macie imię. Na hitbox. Spoko, dobra, wbijamy. Idziemy do bazy. Tamto drzewo chyba spadnie zaraz. Okej. Bo idzie to spadać. Przejściło mnie. Tutaj? No. Nie było to otwarte. Która? To. No, to było zamknięte tutaj. Ty, a w ogóle wiesz co, przejdziemy jak czytaliśmy zapis? Że mu się zrestawało HP. Ty no. Ja pieprzę. Patrzcie, w czybie odbijasz. Czekaj, przejdź jeszcze raz. Przejdź jeszcze raz. I to wygląda tak, przejdź. No, przejdź. I twój cień zobaczył mnie na nagraniu. Że twój cień wygląda idealnie, jakby przychodził pod oknem Bigfoot. Naprawdę, jak przychodzi twój cień. Przejdź normalnie, przejdź. Teraz? No, przejdź co, tędy. No, dosłownie, jakby Bigfoot pod oknem szedł. A ty przejdź. Czekaj. Weź się odsuń. Rusek. Zwróćcie jeszcze. Wiesz co? Właśnie chciałem to zrobić, ale dobra, zrobiłeś to za mnie. Ta baza w ogóle jest jaka... Miałeś baterię na drona? Mam ją przy sobie z tego co mi się wydaje. Dron, mam baterię. Zaraz włączymy. Czekaj, tylko dam ci ją, bo ja tego nie ogarnę. Czekaj, daję przedmioty. Daj przedmioty. Bateria. Daj. O nie, ilość. Jeden, daj. Dostałeś? Dron. Dostałem. Dobra. Ty to ogarnij. Ale nie radzę ci wychodzić teraz. No, w dzień wyjdziemy. Właśnie, zobaczmy kto jest zaginiony. Lost, Jack Martin. 26 lutego 2019. Lost, Gordon Cooper. 26 lutego 2019. Lost, Emily Jones. 26 lutego 2019. Lost,
Thomas Roberts. Ale ciekawi mnie, czy specjalnie zmienili. No zmienili. 2019? Tak, zmienili na pewno. A dobra, ja tylko obróciłem kamerę i myślałem, że coś do... Więc... Oni są na pewno dead. Na 100% są dead. Tego się nie da otworzyć, nie da się, dobra. Jest strasznie cicho, naprawdę, jest bardzo cicho. I tu mamy wybite okno. No bo tu atakował nas. Aha. Przez to okno. To jest co zasłony, powinniśmy je zasłonić, moim zdaniem, to okno, wiesz? Ale się nie da. No właśnie, powinna być taka opcja zasłonięcia tych okien. Masz jakąś apteczkę albo coś? Mam lekarstwo. Radzę ci je użyć, zobacz jak on ci wtedy szybko zabił. Tak samo drzewo ci od razu zabiło. Weź jej użyj lepiej. Ja ci radzę, użyj jej, bo później będziesz miał problem tak samo jak wtedy. Użyłem, ale będziemy mieli pewnie problem później, więc jeszcze nie zapisuję. A w sumie. Ile masz HP? Nie pokazuje mi. No tak. To jest 3/4. Dobre, spoko. Czyli następna apteczka będzie dla mnie. Ej, a co jeśli Bigfoot to olejnik? Mamy przesrane. No właśnie. W sumie żyjemy w jego klimatach w dżungli. Więc nie dziwię się, jeśli by to był on. Wiesz co, ja bym posiedział w kamerach trochę, wiesz? Więc ja wezmę taba, a ty tu pilnuj. Ja się schowam gdzieś tutaj tak, żeby on nie hitnął. Lepiej tu. Chyba, że wejdzie do środka, ale dobra, tutaj wtedy szybko wyjdę z kamer. Ty pilnuj. Ja się biorę za taba i pilnuję. Czekaj. Co jest? Ja mam misję, czekaj. Jak? Muszę. Idę po drona. Dam baterię, zostawię dron. Dobra, robisz to. Tylko czekaj. Tylko wezmę uważaj. Na normalny. Ja ci będę zasłaniał. Ja chyba też mam normalny. Czekaj, mam latarkę? Mam latarkę. Dobra, o. Będę cię osłaniał. Dzień chyba wstaje. Dajesz. Dron. Dawaj! Czemu nie da się go postawić? No halo. Może dlatego, nie wiem, kurde. Jak to wygląda bykowo? Jakbyś chciała, nie... Nie wiem, nie mogę. Właśnie, i to jest najgorsze. Kurde. Dobra, wstaje dzień, nie siedzimy w miejscu, idziemy. Ty iść prowadź. Nie wiem, tam byliśmy, ja bym poszedł w dół, a pewnie... Tam nic raczej nie będzie. Ja bym poszedł, czekaj. Jak idziemy w tamtą, to tam nie. Puszujmy bardziej może w tamtą stronę, wiesz? W tamtą. Chodź tu, gdzie ty jesteś. Nie wiem, tu gdzieś nas niedawno zabił. Nie tutaj, co ty? Tak, tu gdzieś. Tutaj? Tu gdzieś jest woda. Chodźmy tu. Tam jest chyba woda. Chodźmy tam. My idziemy w dół mapy teraz, myślałem, że idziemy do góry, ale dobra. Nie byliśmy na tak bardzo otwartej przestrzeni, zobacz, tu jest mało drzew. Jesteśmy na takiej bardzo otwartej... Co? No nic. Co to jest? To jest patyk? Nie wiem, nie patyk. Idziesz tu? Chodź. Kij, dobra. Dobra. Pani gdzieś ty uciekł. Co? Dobra, widzę cię. Nie no, bo zgubiłem cię przez chwilę. A, dobra. Jak ja się skupiłem, wcześniejszy odcinek było takie naprawdę, takie hopsiu. Tak cały czas dacie mordy dla Becky. Co jest? Słyszałem go chyba gdzieś. A ja tu widzę kości. Zwierzęce kości. Zobacz, to są kości? Tak, to są kości na bank. Ja słyszałem chyba jego ryk. Ja nic nie słyszałem, ale... Jesteśmy na bardzo otwartej przestrzeni, więc łatwo nam będzie go zobaczyć. I obić z daleka. Chodźmy może w stronę tego klifu tutaj, małego. Może stąd go wypatrzymy jakoś.
On jest raczej tam. Tam? Gdzieś. Tam, gdzie, stamtąd gdzieś słyszałem jego ryk. To chyba stamtąd. To jest najbardziej oczywiste, ale dobra. Żeby on nie przyszedł gdzieś z drugiej strony całkiem, wiesz? Halo, ja tu kiedyś już Lemox. Co? A Lemox zbił. Gdzie wbił? Na live'a? Spoko. Siema Lemox. Pa, wiesz co ci powiem? Jakiś miałem taką akcję jeszcze na starej wersji. Stałem tutaj. On se tutaj próbował mnie dorwać, ja se w niego szutałem tutaj normalnie, wiesz? Tutaj. No w tym miejscu, on se tu stał, ja go bijałem. Ale ja myślę, że odmowę AI. Możliwe, niż że no bo blokowanie się kamień. Normalnie strzelałem i próbował mnie zabić. Właśnie, Lemox, jeśli chcesz zobaczyć pierwszy gameplay od nas, bij do mnie. Jest cały ten film. U Kaptana będzie zapis niedługo. Dobra, mordo, co robimy? Bo nie możemy stać w miejscu. Dobra, ja... Idziemy gdzie ty chcesz. Ja idę za tobą cały czas. Nie znaliśmy żadnego ciała, żadnego obozu. Tylko te wieżyczki i tartak, a to jest mało. Powinniśmy już znaleźć chociaż jedno ciało z tym, ile tu gramy. A my tylko nobimy cały czas, ale to jest fajny teren. Ładna jest ta ścieżka, bardzo ładna. Nawet. No. Czuję się bo teraz... My jeszcze tu nie doszliśmy. No, jeszcze nigdy nas nie było, ale czuję się teraz jakbym wracał, jak wracałem wtedy z Weby. Z Wydn. Czuję się jakbyś był w Kanadzie. Tak jakby? Nie no. Ale lasy w Kanadzie są... W ogóle tu jest taka wielka droga. Wiem, właśnie. Lasy w Kanadzie to jest zajebista po prostu rzecz. Czyli co tu mamy? Lake, okej. Okay. Main entry, campsite, ej! Campsite, jak co do campsite'u? Campsite! Tam zresztą jest campsite? Tam. Dobra. Tu idziemy. Czy jest wyjście? Rost Lake National Park. Czemu nie możemy stąd normalnie sobie wyjść? Znaliśmy wyjście. No hunting. O, ej! My tu nie możemy mieć broni. Ej, za nami! Za tobą! Co jest? Fuck, jestem w dupie. Nie umieram. Jezu, zlagowało mi grę chyba. Pomóż! On mnie zabije! Chciałbym. Chyba skręciło mi kark. Szutłem go. Ja pizga, mam jeden HP, masz apteczkę? Nie mam. Nie ścięło i nie widziałem co nie całej tej akcji. Jezus Maria. Z której strony nas w ogóle zaatakował? No z drogi, prosto. Z tamtej strony co mówiłem. Ja pizgam. Ja mam jeden HP, wiesz? Dziwne, że nie umarłem. Bo on mnie kilka razy z pięści hitnął, tak że skoczył na mnie praktycznie. Zresztą... Chciał chyba skoczyć, co skończyć, ale ja w nie... I widzisz, nie, zapisuje mu się HP. Dobra, to jest dobrze. Weź może zrób tu save'a, Szybko musimy... Dobra, ale szybko musimy dojść i znaleźć jakiś item, nie wiem, ammo. Zdecydowanie, w ogóle teraz ten odcinek na tym odcinku będzie inny problem, bo cię lekko ścina i ten... I będziesz w stanie problem z tym, z twoim audio, ale dobra. Serio? No, sami cię na tym odcinku ścina totalnie. Tam niektóre słowa są nieskończone, ale... To jest pewnie winna po prostu twojego neta. Bo on też uciekł, a... Więc mamy trochę czasu. W którą stronę on uciekł? Kurde, czemu myślisz? Tamtą. Dobra. Campsite! Tu musi być apteczka. Czemu mi się tak ścina gra? Ja pizgam, no... Nie wiem, mi nie ścina. Czekaj, mam 7 FPS-ów. Obóz turystyczny, one. Pułapki tu są. Ja chcę apteczkę, naprawdę, kuźwa. Jedyna rzecz... Jest! Użyj tego. Jest, mam pełne HP. Łapka. To jest kolejna pułapka. Ja potrzebuję też apteczki, bo nie wiem. Kurde. Zobacz, że oni w tych obozach mają te same spraye co my, to jest dziwne, że oni mają te same spraye, te same lodówki, co my w naszym kamperze, wiesz?
To jest fest podejrzany, tak ci powiem. Możemy, możemy zapalić ten. Ognicho, to nie, nie staj nie, na tym. No mi się ogrę w tym momencie. Zapaliśmy ognisko, więc teraz radzę stąd spieprzać. Tu jest kolejna czaszka. Wiem gdzie. O, mam radio, chodź, odpalamy je i spieprzamy, chodź. Chodź. Zostawmy tu kamerę, ej, kamera! Ja zostawię, czekaj. Dobra, zostaw. A pułapkę bym też zostawił. Kamera. Czemu nie mogę kamery zostawić? Zostawiłem, dobra. Szybko, ja zostawię pułapkę. Ty zostajesz pułapkę, ja kamerę i odpalam radio. I uciekamy. Trzy. Masz czym, szybko, masz czym tym? Może. Przykryć? Mam. Okej. Odpalam radio. Uciekamy, chodź. Zapisałeś grę? Teraz zapisałem. Dobra. Mamy to. Dobra, chodź tędy, bo on gdzieś tam jest. On tu przyjdzie na bank, bo nie dość, że jest mięso, to jest jeszcze radio te. I to radio pewnie będzie głośne. Cholera. Cześć, spięk mi się wyłączył. On przychodzi tak bardzo po cichu, zauważyłem, że jak on przychodzi, to tak po cichu, że go się nie spodziewasz w ogóle. Uważaj, tu jest bardzo stromo. Ja nie skaczę. O, tu jest jakiś krzyż. Pokaż. Nie widzę. A to jest ten. Stara kopalnia. Okej, idziemy. A nie, pokazuję gdzie. Ale nie, bo on tam jest. Swamp. No widziałem gdzie bieg przecież. Okej. Możemy pójść w tamtą, bo on gdzieś tam jest. Dobra. Prowadź, bo ja nie wiem. Zapiszę teraz jeszcze. Rasowanie jest tutaj. Czekaj, pa jaki widok. Wow. Wow, pa jak to jest wysoko. What the ta, fuck? Widokiem się podniec. Jak nas może zaatakować. Dobra, idziemy chwili. Stąd. Okej, mamy jakiś obozik. No, to nie jest obozik, bo nawet nie jest podpisane. No. Czy ty chodzisz? To ty chodzisz, dobra. O, w ogóle tu gałęzie są. Okej. Ej, spójrz jak to jest wysoko, o, ja pierdolę. Chodź tędy. Ale nie, po prostu żebyś spojrzał, jakby jak ja... Ej, ten pasek był ciągle na ekranie. Który? Był. Jego HP było. Tak jakby przed... No. Tak jak przed chwilą... Mi się zdawało, że przed chwilą tego nie było. Nie, było cały czas. Co jest? No climbing, okej. Bo przy nas jeszcze nie zwiedziliśmy. No, środka. Ej, ja bym poszedł teraz jeszcze raz do domku i rozstawił te pułapki, tak jak wcześniej chcieliśmy, wiesz? Chodźmy do tego domu, posiedźmy tam chwilę. I rozstawimy te pułapki, on na pewno przyjdzie. To chodź, zanim się na nas rzuci. Dawaj. Zgaś latarkę. Dobra, i zapiszę. Okej, dawaj, rozstawiamy pułapki. Dawaj, come on. Dwie mam. Czekaj, coś zapiszę, jakbyśmy... Ktoś miałby wpaść w pułapkę. Dobra. Swoją. O, nie mam gałęzi. Nie mam czym tego zostawić. Mogę mięso dać i maskę dać. Daj tylko maskę, nie, bo mięso ten, mięso... Go... Oj, uciekaj! Cholera. Bij go. Okej, na początku. On go pędzie. Shit! Umarłem. Serio umarliśmy w tym samym czasie. Naprawdę. Ja pitole. Okej, ziomeczki, to było na tyle w tym odcinku. Zrobiliśmy ładną akcję. Nie skończyło się najlepiej, ale było dobrze. Było zdecydowanie lepiej niż poprzednio. Troszkę ciszy odcinek, bo no, były akcje. No to co, widzimy się niedługo. Jeśli chcecie kolejny odcinek Finding Bigfoot z Kaptenem, to piszcie w komach. Nie no, jest zajebista gra, naprawdę podoba mi się to. Jest straszna. I to jest zdecydowanie jej plus. Widzimy się niedługo, do zobaczenia na razie, pa, trzymajcie się, cześć! Siema.